Cześć, z tej strony Pudy Ninja. Z podróbek Lego śmialiśmy się już nie raz, nie dwa, nie trzy. No ogólnie sporo tego było, ale jak widzicie nie zatrzymujemy się. Zapraszam. Lepin. A nie, czekajcie, to, to wygląda jak Lego, takich komentować dziś nie będziemy. Foldery mi się pomyliły. Na szczęście Lele chodzi nam z pomocą i prezentuje Sandalwood Chariot, czyli sandałową dziewczynkę w kucykach. No tak, tak, tak by to po polsku wychodziło. Jedzie na swoim ekstra szybkim skuterze. I w ogóle to ten set można kupić za 35 zł na OLX. Zresztą tamto od podróbek aż się roi. Dawajcie, zamówię go, to sobie otworzymy kiedyś na filmie. Dzień dobry, kupię to chińskie coś, można do paczkomatu? Zestaw zapakowany jest w estetyczne pudełko idealnie nadające się na prezent. <laughs> Nie no dobra, śmieję się, szkoda mi pieniędzy. Tylko, że wiadomo, się już wysłałem. Trudno. Jak zostawicie tu 2000 łapek, to sfinalizuję zamówienie. Już pewnie zrobiliście się głodni, bo u mnie na filmach to tyle emocji, że kalorie same się spalają. Więc zapraszam Was do restauracji. Wybierzcie sobie jedną z czterech: Pizza Shop, M. How Burger, kanapka albo F.C.S. Jest to nowy zestaw serii Western Food od firmy Dr. Star. Ej, serio, ktoś tak? Może ta firma zajmuje się tylko zestawami przedstawiającymi restaurację i żarcie? No nie wiem, nie wnikam. Ej, ale złodziejstwo, bo patrzcie, ukradli cały to logo z Franców. Nie wiem w ogóle, co to jest: sklep z zabawkami, elektroniką. I ten typ stoi na środku i nie wie, co ma ze sobą zrobić. Biedaczek. The best, najlepsze. And the most popular, najbardziej popularne. Gifts for children, prezenty dla dzieci. No, ta firma je. Co? Jest na pewno najlepszą zabawką dla dziecka. No... Nie przynoszą szczęścia, tylko ewentualnie jakieś choroby. Kup nasz zestaw już dziś, a w gratisie do klocków dostaniesz wirusa. Zupełnie za darmo. Promocja do wyczerpania zapasu. Elephant My World. No fajnie. To jest, jak rozumiem... Co? Jakie 12 w jednym? W sensie mam kupić 12 zestawów, żeby mieć jedną kompletną budowlę, czy, czy, czy co? Bo tam jak dobrze widzę, to jest jakiś potężny smol. Dobra, mniejsza o to. Tu jakaś niby miniatura Endu z Minecrafta. Siema, jestem tak szybka, że aż pojawiają się za mną kreski niczym w kreskówce. Święta, czujecie ten świąteczny klimat? Bo ja dzięki zielonej choince, szybkim reniferom i gościowi w saniach z siekierą w ręku, której może użyć w każdej chwili przeciwko nam, no bardzo słodko i uroczo. W ogóle zauważyłem, że Lela to chyba uwielbia podrabiać set z Minecrafta, bo mają ich tyle w ofercie, że trudno to wszystko zliczyć. Tu przykładowo jakiś śmieszny wiatraczek. Jak już wjechaliśmy na tę firmę, to trochę jeszcze sobie z nią pobędziemy. Co? Kai jedzie w jakiejś maszynie bojowej naprzeciw Nindroidom na smokach. Smok ta. No, no nie wiem, bywało gorzej, ale ta maszyna taka śmieszna, chociaż się nie śmieje, to w sumie nie wiem, czy taka śmieszna do końca. Czy to krew? Dinozaur World 3. Tak, w sensie nie jest jakieś złe to, że sprzedają po jednym gadzie w pudełku, ale jakby Lele kradnie dosłownie wszystko. A do tego, kiedy firma Lego próbuje im udowodnić podrabianie ich klocków, ci wyciągają swoje najlepsze zestawy z oferty na wzór Fortnite'a <laughs> przepraszam Battle Fortnite' i grożą swoimi brońmi oraz ogniem palącym się dosłownie wszędzie. Tak to wygląda. Taka jest rzeczywistość, nic na to nie poradzimy. Trzeba już zakończyć ten odcinek, bo nie chcę, żebyście musieli jechać do szpitala patrząc na kolejne sety. Do zobaczenia!